świętego Łukasza, o tym, jak Jezus głosi dobrą nowinę ubogim, jak przychodzi, aby więźniowie mieli wolność, aby niewidomi mogli widzieć, aby nastał czas święta. Zawsze uważał, że tak będzie wyglądała także wolność w Pakistanie. Jeśli chrześcijanie odgrywaliby większą rolę, cały kraj mógłby doświadczyć odnowy, bardziej wolnego i bardziej oświeconego Pakistanu. Dwa lata przed śmiercią Bhatti napisał: nie szukam popularności. Nie zabiegam o stanowiska. Chcę jedynie miejsca u stóp Jezusa. Chcę, aby moje życie, mój charakter, moje działania przemawiały za mnie i świadczyły o tym, że naśladuję Jezusa. Ze względu na te pragnienia myślę, że byłbym nawet jeszcze bardziej szczęśliwy, gdyby w wysiłkach i walce o pomoc dla prześladowanych chrześcijan w Pakistanie Chrystus przyjął ofiarę mojego życia. Chcę żyć dla Chrystusa i chcę dla Niego umrzeć. Parę dni przed zabójstwem mój ojciec powiedział mu, że musi wzmocnić ochronę. A on się uśmiechnął i powiedział, że Jezus jest tu i się o niego troszczy. Jeśli będzie musiał odejść, to odejdzie. Jeśli moje imię jest wypisane na kuli, to ta kula mnie dosięgnie. Dosięgło go 27 pocisków. Kiedy wyjeżdżaliśmy, dokładnie naprzeciw bramy stał jakiś samochód. Jak tylko przejechaliśmy przez bramę, oni otworzyli ogień. Nie mogłem się cofnąć. Z jednej strony był transformator, a z drugiej słup wysokiego napięcia. Błyskawicznie otworzyli tylne drzwi i jeden wysiadł z samochodu i od razu zaczął strzelać. To wszystko nie trwało nawet minuty. To była dla nas wielka tragedia, to w jaki sposób zginął. To był, tak sądzę, kolejny akt fanatyzmu, uciszyć człowieka, który doszedł do rangi ministra i który pracował na rzecz porozumienia między islamem i innymi religiami, na rzecz harmonii i pokoju. Gdy ktoś odchodzi, zdajemy sobie sprawę, kim dla nas był. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, kiedy żyje. To część historii. I wszyscy to wiemy. Shama bhi hai parwana bhi aaj hai mehfil. I think it was the biggest funeral. To chyba był najokazalszy pogrzeb, jaki kiedykolwiek widziałem. I wszyscy ludzie płakali, bili się w piersi i szlochali. Cały kraj był w szoku. Myślę, że męczennicy żyją wiecznie i że jego dusza jest tutaj. I chciałbym coś powiedzieć Szabasowi. Kochamy Cię bardzo. I jesteśmy tu po to, aby spełnić Twoje marzenie, aby chrześcijanie już nie cierpieli. Po to tu jesteśmy. Niesiemy Twój sztandar, głosimy Twoje idee. Dla nas On jest świętym. Jest męczennikiem. On zawsze wierzył, że Jezus jest Jego zbawieniem. On wierzył w krzyż. I myślę, że zawsze miał ten krzyż przed oczami. Oddał życie za Chrystusa i za ludzi,
tego kraju. Moje ciało jest poranione, ale to nie są fizyczne rany. Są to rany żalu, bólu, trosk i smutku nad losem prześladowanych chrześcijan w Pakistanie, ludzi uciskanych i będących w potrzebie. Tworzymy jedną rodzinę z ludźmi, którzy są w potrzebie. I jako rodzina powinniśmy dzielić smutki, troski i cierpienia innych. Tera na